Think Tool Scope Box. No tak to wygląda. To jest oscyloskop, który przyszedł też parę dni temu. Tak jak mówiłem, miałem do niego kupić do Think Toola. No i co tu mamy tam w zestawie? Instrukcje, sondy, końcówki. Tutaj te sondy pomiarowe, no to one się też przydają przy tych, przy do FlexRaya na przykład, bo tak to więcej nie będzie potrzeba. Tu końcówka jedna, tu druga. Nie, no fajnie, wszystko jest. Tylko widzę, że są, do tego są dwa kable, a do tego są raz, dwa, trzy, cztery, trzy komplety. O, takie. Trudno powiedzieć dlaczego, bo powinno być albo 4, albo nie, no 4 jest, dobrze, 4 jest, a tu są tylko dwa kabelki, więc brakuje dwóch tych kabelków. No zubożałe jest to tym, tu podłączamy. A co dalej? Tu mamy oscyloskop, tak? Oscyloskop wygląda tak. Nie wiem, będę go używał. Nagram na pewno film w praktyce, jaką się ma porównanie. No jest, widzę, do kalibracji sond. Końcówka właśnie do tych, bo tą sondę, nie wiem, czy ktoś wie, czy nie wie, to tak wygląda. To ją się kalibruje, tam jest taki potencjometr. I właśnie po to jest w oscyloskopie tutaj. Widzę, jest czterokanałowy, 1 mega impedancja, no zobaczymy. W praktyce podłączę to i co, i zobaczę, jak to w ogóle działa, tak? Jest podłączany kablem USB do Think Toola, więc mam nadzieję, że to będzie fajnie działać, tak? Zobaczymy, czy jest taki sam problem jak w Autelu, czyli nie da się korzystać ze Scope Boxa i jak to się nazywa, i diagnozować samochodu, czy można to zrobić oddzielnie, tak? Ale to nagram taki opis któregoś dnia i tak jak mówię, dzisiaj chciałem o Scope Boxie powiedzieć tylko głównie. No jest to na pewno fajnie, że to będzie w tym urządzeniu. Jak to się ma, zobaczymy, czy można zapisywać przebiegi, czy nie można zapisywać, ale to muszę zabrać na warsztat, bo dzisiaj to robię, że tak powiem, u siebie w domu, więc opowiem, tak? Na pewno jest bieda z kablami, to co widzę, bo dali tylko do dwóch kanałów, tak? Znaczy ja kable mam, ale jak ktoś będzie chciał, no to niestety będzie musiał dokupywać. To jest tam $10 za kabel, taki fajny dwumetrowy, teraz zamówiłem z Hanteka. Nie, 2 czy 3 metry nawet taki kabelek zamówiłem, więc polecam, no bo przy pracach tam, tak jak ja mam ten oscyloskop Misiga, który tam kiedyś wrzucałem chyba coś, a może nie wrzucałem, też nagram porównanie, właśnie to usiądę, to zrobię porównanie obydwu tych kabelków, zobaczymy co to potrafi. No i co, włączymy, zobaczymy, czy się jakaś opcja pojawi, czy się nie pojawi, może się pojawi. O, nie wiem, czy się pojawi module, a jest oscyloskop, więc o, takie pamięć na twoim urządzeniu, telefon na twoim urządzeniu, tak. Ok, dalej. O, mamy coś takiego, włączono pełny ekran na górę, dół. Taka aplikacja Androida nie może działać, prawie sprawdzić dostępność aktualizacji kontaktu się z programistą. O, ciekawe. Dobra, będziemy tam patrzeć, dlaczego to tak nie może działać. O, jest coś tam. Jest pełen ekran. Tak to wygląda. Menu. O, no to samo co w Misigu. Widzę. Widzę, że to samo praktycznie jest, tak? Czas zmieniamy. Dobra. Trigger. No da się, zobaczymy. Zobaczymy. No, no jest fajnie. Można wszystko. Jeszcze
Troszeczkę, o, jest automotive, o, jest cały, widzę ten, że tak powiem, menu do automotive, więc no polecam. To już widzę, że to jest skopiowane to samo, co w tym, w Missigu. Więc jak ktoś będzie chciał, to tylko jeszcze ważna sprawa, czy tu się da w tej chwili robić i diagnostykę, i chyba się nie da. A może i się da, zobaczymy, czy będziemy mogli... Nie będziemy mogli. Chyba... Nie wiem, czy będziemy mogli, czy nie będziemy mogli sobie... mobilne... A nie, no, a nie, odpala od nowa. Czyli nie będziemy mogli robić diagnostyki i tego jednocześnie. No to jest błąd jak z każdych z tych diagnoskopów. To albo diagnostyka, albo oscyloskop. No i tu zaczyna się problem, żeby wszyscy mieli świadomość, bo jak najbardziej jest to fajne, ale jak chcemy podejrzeć, co mamy w danym momencie na diagnoskopie i co mamy w danym momencie na oscyloskopie, no to musimy mieć albo drugi diagnoskop, albo drugi oscyloskop. No i niestety chyba nie da się tego. Jak dojdę jak, to jak najbardziej wygram. I to jest problem wszystkich tych kombajnów. Tak samo z Autela, z tego, że... Znaczy to jest moje spostrzeżenie, tak? Bo oczywiście większość sygnałów wystarczy nam odczytać, ale jeżeli jest jakieś skomplikowane podejście, no to niestety... niestety... Zaraz, chwileczkę... Na kamerę, poczekajcie 10 sekund, wyjmę oscyloskop i nagram i pokażę to na zasadzie oscyloskopu, bo mam, że on sobie, że tak powiem, no niestety nie da się go, jeszcze nie chcę tutaj mojego tego sprzętu, nie wiem gdzie położyłem, a jest tutaj, więc już go włączam. No jest to samo prawie, więc zależy kto do czego potrzebuje. Chwileczkę odpalę sobie, no niestety ja nie mam kamery, nie jestem profesjonalistą do tego, więc oscyloskop będzie, że tak powiem, zrobimy tak, automotive i tu tak samo automotive. No i widzicie, baza jest praktycznie ta sama, tak? Sensors, no to tutaj jest to, tu jest to. No i tak mniej więcej podobne są te, widzę, menu. Ten w obsłudze jest trochę prostszy, bo tu jeszcze mamy to nakładanie. No tym się nie bawiłem, więc jak troszeczkę, na pewno ekran w tym Think Toolu jest dużo, dużo lepszy, co nie? Trzeba tam przyznać. Bo tutaj na przykład jak sobie ktoś tam chce, to czy ten... O, czy 360, jak te cylindry można sobie pozaznaczać, ile cylindrów chcemy, no to jak coś tam badamy, jakieś ciśnienia, czy takiego typu rzeczy, no to w praktyce nie wiem, jak poużywam trochę tego, ale widzę, że Networks jest, jest i Lean, i jest FlexRay, K-Line, no to samo będzie, tak? Więc tu... Networks, dokładnie to widzę, że to same combination, a tu jeszcze jest pressure test w Missigu, a ten pressure test już nie ma, czyli jeszcze sobie chłopaki tego nie skopiowali, ale combination test, tak jak potrzebujemy, czyli test, mam wałek rozrządu i wałek, chwileczkę, niech tu telefon ustawi, on jakoś słabo ustawia, ten gdzieś z tego, tu lepiej widać, no, też słabo widać camshaft, jak jest podświetlony. Nie, no tak to jest dokładnie to samo i widzę, że nawet te same nazwy sąd sobie nazwali, więc to jest oprogramowanie styki, te musi być skopiowane. Ktoś, nie wiem kto od kogo kopiował, nie będę tutaj nikogo oczarniał, ale ten, no to będzie, na to wychodzi, że to będzie ten sam oscyloskop, no bo nawet kolory są tutaj takie same, co nie, spadło. Więc końcówki, przewody, sondy są takie same i tak samo są ponazywane, na przykład P130, więc no jak najbardziej jest to urządzenie pomocne. Czy warto kupić ThinkDiaga?
No, przemyślałbym ten temat jeszcze dwa razy, dlatego że to kosztowało mnie akurat bardzo tanio, ale chyba ogólnie cena wyjściowa teraz jest po 1000 dolarów, tam pod 980 z przesyłką, a to polskiego dystrybutora kosztuje w granicach chyba albo 2900 albo 3200, już nie pamiętam ten czterokanałowy ile kosztuje. Ja też już to jakiś czas temu kupowałem. No i tutaj dalej mamy oddzielne urządzenie, tak? Które możemy zabrać tak samo jak i to, więc wydaje mi się, że no tak, do stacjonarnej diagnostyki ten wystarczy raczej. Jak się człowiek obezna w 99 przypadkach, to na pewno wystarczy nam ten zintegrowany. Ale jak chcemy gdzieś pojechać na drogę i wziąć diagnoskop i podłączyć sobie kable do przodu, no to myślę, że będziemy dalej musieli mieć dwa urządzenia, dlatego że nie damy rady robić na jednym z tego, co tu widzę. Jeżeli damy, dojdę jak używać, bo tu widziałem, że to dziwnie jakoś się przełącza ten ekran. O, bo widzę sobie, że tu teraz niby jest full screen, ale to napiszę w opisie, jak to, czy ewentualnie się da. No i tyle. Taki opis oscyloskopów, znaczy i unboxing, i małe porównanie, też chciałem to nagrać dla chłopaków tam z grupy, na której ostatnio byliśmy na szkoleniu, żeby ktoś miał jakieś tam podejście. Co do samych oscyloskopów, to wiemy, że żeby tam 90% diagnostyki w autach przeprowadzić, to wystarczy nam, głównie to jest wiedza, a wystarczy nam prosty oscyloskop za 600 zł z Pico i kawałek komputera, tak? A jak chce ktoś to robić, no to uważam, wedle mnie w tej chwili, patrząc na te wszystkie obiektywne, to w Pico ma bazę, tak? Więc jak nie mamy wiedzy, no to Pico ma na pewno bazę wiedzy dużo lepszą niż to. Ale jak troszeczkę się obeznamy z oscyloskopami, no to na pewno i na jednym, i na drugim sobie, że tak powiem, zdiagnozujemy. Nie wiem, jak tutaj będzie z zapisywaniem tych wszystkich rzeczy. Też troszeczkę może takie kiedyś nagram, większe nagranie na temat tego, jak on sobie, na pewno ten jest szybszy w ThinkToolu, co nie, od tego. Ten jest taki, ma jakiś słabszy procesor, ten, proszę, bo zdjąłem tą podstawkę od spodu, bo tam chcę założyć szkło i dlatego się przewraca, więc to nie myślcie, jest taka dokładka do tyłu, on też tak ładnie, elegancko stoi, więc no nagram jeszcze na pewno nie jeden film na ten temat, jak one w praktyce się zachowują i też podepnę i cęgi i jakieś przebiegi porobię, zobaczymy, czy jest różnica w sygnale i w odświeżaniu, bo to mnie interesuje, tak, co teoretycznie nie powinna być, bo tu sobie ustawiamy tam czas i powinno być to samo, ale chciałem zrobić na tym samym samochodzie, postawię dwa obok i podłączymy sondę pod to, zobaczymy, czy będą różnice, czy będzie to samo. No niestety Pico na co dzień nie mam dostępności, bo też bym porównał i no zobaczymy, co to z tego wyjdzie, tak? Pozdrawiam, na pewno komuś się przyda, jak coś to piszcie, dzwońcie i zawsze pomogę, czy w sprzęcie, czy w czymś, czy w diagnostyce. Pozdrawiam.